Cześć wszystkim, witam serdecznie. Serwisuję rower bratu. Zobaczcie, jak ładnie wyczyszczone ma wszystko. I o co tu chodzi? Ogólnie chodzi o to, że po prostu on jeździ do pracy, praca jest w Warszawie, a wiecie, jak to drogi w Warszawie, niektóre są na odpierdol po prostu robione. No i chodzi o to, że o, zobaczcie, jakie wszystko jest czyściutkie, nasmarowane. Aż się lśni, no jest to trochę pokorodowane, dlatego że wiecie, jak to jest zapierdalanie po kałużach, przy roztopach. Oczywiście w wodzie z kałuż mamy solankę, która degraduje elementy roweru, zresztą widzicie. I po prostu łańcuch szlak trafił dosłownie. Tutaj jeszcze pozostało parę rzeczy, ale do felgi to tam machnąć ręką na to nic się nie stanie. Najważniejsze, że napęd jest już sprawny, tak samo ząbki są czyściutkie, zresztą ładnie chodzi korba, to znaczy, że suport nie jest do wymiany. Chujowo by było, jakby był do wymiany, bo trzeba o to wszystko zdejmować, a tak to nie jest do wymiany. No i powiem wam szczerze, zobaczymy, jak tam łańcuszku ty mój. A, trzeba było tutaj zrobić dosłownie od zera wszystko. Poczekajcie chwilę. Ajaj, nie będę stopował. Nie. Stopował, niech idzie. O. No, niech idzie cały czas, jak tam łańcuch. Zobaczcie, takie bagno jest z łańcucha rowerowego. Łańcuch jest tu. Poczekajcie, wyleję to szambo i zobaczymy, jak on wygląda. To jest benzyna, jakby ktoś nie pomyślał. No i zobaczcie, tak wygląda łańcuch, wezmę do światła. Zresztą widać, jest lepiej niż było. A był tak skorodowany, że nawet ogniwa by się świeciło do rydzy. Więc powiem szczerze, nie jest źle. No, powiem szczerze, nie jest źle. Zaraz sprawdzę stan ogniw, czy wszystkie się dobrze ruszają. To będę wiedział, czy po prostu mogę je założyć z powrotem. Zresztą to sobie teraz sprawdzimy. Tylko się rozłożę gdzie indziej. Dobra. No, oczywiście burdel jak zwykle. Tak, zaraz ktoś napisze, ogarnij sobie w garażu. To wy sobie ogarnijcie, nie ja, bo to jest logiczny porządek. No. Powiem szczerze, jest zajebiście, już się wszystko rusza jak trzeba. Oczywiście ręce w benzynie, zajebiście, fajnie, nie kurwa. Znów kurwa dałeś ciała, chłopie. No dobra, ale powiem wam szczerze, on sobie wezmę, postawię tak. No będziecie widzieć i tak. No musimy go przetrzeć. Nie wiem co to jest, ale się nada do przetarcia łańcucha. O Boże święty, ale syf. Czekajcie, to trzeba inaczej. Przy okazji, powiem wam szczerze, przy okazji go dzisiaj od razu założę, bo to już nie wymaga interwencji, nie wiadomo jakiej. To już będzie pracować. Tak. Tu mamy o element. Tu mamy jeden element. Spokojnie. Poczekajcie, bo ja sobie szukam, gdzie jest kolejny element łańcucha, ale na pewno nie spierdzielił daleko, ponieważ tu mamy jeden. Już wam tłumaczę, ponieważ ja uważałem, gdzie co wylewam i nie wypieprzyłem tego nie wiadomo gdzie. Sobie wezmę telefonik. Tu mamy ogniwko. No musi być jeszcze jedno takie ogniwko. Patrzę, że go tu ogólnie nie ma. To jest przylipa, że go tu nie ma.
sobie zerkniemy tutaj, ale też nie widzę, żeby było, a w środku też go nie ma. Tutaj, no też go nie ma. Zerknijmy, o, na dole, też nie ma, no to znaczy, że jest w wiadrze. No dobra, okazało się, że gdzieś mi zniknęło to ogniwko i go nie mogę znaleźć, a to nie jest problem, bo mamy sklep komputerowy, znaczy nie sklep komputerowy, tylko sklep rowerowy niedaleko, więc dla mnie podjechać, zakupić nowe, no to nie jest problem. I chyba tak zrobię, bo to i tak będzie trzeba to zrobić. Ale łańcuch ogólnie już jest sprawny i gotowy do działania, więc to już nie jest ogólnie problem, żeby to, wiecie, zrobić. No i przyjdzie oczywiście założyć jeszcze to na rower i tyle. Ale właśnie tak to się kończy, jak się właśnie zapierdala w dzień do roboty, nie konserwuje się łańcucha, a potem, no, a potem nie działa. No to jest standard w Polsce, ogólnie większość rowerzystów tak właśnie robi, zapierdala ile fabryka dała, a potem, wiecie, darcie mordy na YouTubie i Facebooku czy innych mediach, że no, co ja mam zrobić, bo mi łańcuch nie działa. No i to jest takie debilstwo właśnie. Że raz jak macie wolne w tygodniu, zdjąć ten łańcuch, namoczyć go w benzynie, wypłukać go dobrze, zdjąć go, wyczyścić go szmatą, nasmarować takim smarem na przykład do łańcucha, którego mam w cholery, i to wystarczy, macie zabezpieczony łańcuch.